Witam. Klęska niemieckich wojsk pod Stalingradem potocznie uważana jest za początek końca potęgi Wehrmachtu. Zasłużenie, trzeba przyznać. Natomiast niewielu pamięta, że wraz z zakończeniem tej bitwy Rosjanie przeprowadzili szereg kolejnych operacji ofensywnych. W ich ambitnych założeniach leżało całkowite zdezorganizowanie frontu i zmuszenie Niemców do przejścia do głębokiej defensywy. W toku tych uderzeń Rosjanom udało się odzyskać szereg miast, takich jak na przykład Białgorod, Kursk czy Charków. Niemieckie dowództwo, zdając sobie doskonale sprawę z powagi sytuacji, mimo krytycznego stanu sił związanych z utratą całej 6. Armii, przystąpiło natychmiast do organizowania przeciwuderzenia, które powierzono chyba najzdolniejszemu taktykowi armii niemieckiej działającemu na froncie wschodnim, czyli generałowi von Manstein'owi. Celem jego uderzenia był Charków, istotny węzeł zarówno komunikacyjny, jak i przemysłowy, a ponadto bardzo duże miasto, w związku z czym jego odbicie byłoby bardzo ważnym sukcesem także nie tylko wojskowym, ale także propagandowym. Do uderzenia tego przeznaczono siły być może zaskakująco małe, biorąc pod uwagę ilość wojsk radzieckich, z którymi miały się zmierzyć, ponieważ w całej tej operacji wzięło udział łącznie może około 70-80 tysięcy wojsk niemieckich, natomiast po stronie radzieckiej były siły 4-5-krotnie większe. No ale taka przewaga sił dla Panzerwaffe nie była niczym nowym. Co więcej, jednostki rosyjskie były często już bardzo mocno wyczerpane w toku długich walk. Takim symbolem było to, że w niektórych dywizjach strzeleckich siła spadła do mniej więcej 1,5-2 tysięcy żołnierzy na dywizję. Zaś niemieckie jednostki były, powiedzmy, dobrze wyposażone, świeże przygotowane. Zaś takim klinem miał być korpus pancerny SS złożony z jednostek wyposażonych w zupełnie nowy sprzęt i gotowych do akcji. Uderzenie przeprowadzone na przełomie lutego i marca 1943 roku okazało się bardzo dużym sukcesem wojsk niemieckich. Wojska sowieckie zostały dosłownie pobite w proch. Charków, który miał być początkowo, jak zakładali niemieccy planiści z Manstein'em na czele, oblegany i zajęty w toku właśnie takiej operacji okrążającej, został zdobyty niemal z marszu przez SS-manów, którzy co prawda ponieśli spore straty w walkach miejskich, jak to zwykle zresztą w walkach miejskich bywa. Niemniej uderzenie okazało się spektakularnym sukcesem, ruszyło dalej, doprowadziło do odbicia także Białgorodu i stało się dla wielu niemieckich dowódców, z Hitlerem oczywiście na czele, dowodem i motywem do wiary, że jeszcze nie wszystko stracone, jeszcze możemy wygrać. Stalingrad owszem boli, ale my to zaraz zmienimy. I celem zmiany sytuacji taktycznej na strategiczną miała być stoczona niejako w następstwie bitwy charkowskiej, bitwa pod Kurskiem. Jak to się skończyło, myślę, że wszyscy wiecie. Natomiast warto pamiętać, że bitwa pod Charkowem stała się takim, można powiedzieć, początkiem albo bardzo ważnym elementem legendy oddziałów Waffen-SS. W pierwszym okresie wojny SS wojskowo właściwie nie miało czym się szczególnym popisać. W kampanii wrześniowej jego udział był, no, można powiedzieć, symboliczny, a sukcesów żadnych spektakularnych nie zaliczyło, natomiast zaliczyło wtopę w postaci losu jednostki SS Germania. W kampanii 1940 podobnie. Jedynie SS Totenkopf miało okazję powalczyć tak na rzeczywiście na serio i na ostro pod Arras, ponosząc dość poważne straty od ataku amerykańskich czołgów, ale jak sam generał Erwin Rommel przyznał, że Totenkopf z jednej strony zaczął wykazywać panikę, ale z drugiej strony wytrzymał wściekłe uderzenie brytyjskich czołgów, co trzeba było przyznać na plus. W kampaniach w południowej Europie jakoś SS-mani znowu się nie wykazali, jakoś tam szczególnie. Do Afryki ich nie ciągnęło. Nie wiem, czy Rommel ich nie chciał, czy raczej oni sami uważali, że to tam nie bardzo, jakoś tak za mało aryjsko na tym piasku, kto ich wie. Zaś pierwszy etap operacji Barbarossa to są przede wszystkim jednak sukcesy Wehrmachtu. Oddziały SS
ani pod Moskwą, ani pod Stalingradem jakoś tam nie zaznaczyły swojego udziału w sposób aż tak istotny, żeby można mówić o nich jako o tym game changerze. Takim właśnie elementem stał się Charków. Po sukcesie odniesionym przez jednostki SS, acz nie tylko, bo trzeba pamiętać, że w całej tej operacji brały udział także regularne dywizje pancerne Wehrmachtu. Po tej operacji Adolf zaczął wierzyć niemalże magiczną moc jednostek SS. Zrobił z nich taką swoją, można powiedzieć, straż pożarną. Jednostki, które jeżeli gdzieś jest źle, gdzieś trzeba nagle, to trzeba je tam posłać i one sobie na pewno poradzą. Wiara ta okazała się w dłuższej mierze oczywiście naiwna i nie mogła doprowadzić do tego, że SS to zmieniało sytuację na całym froncie samą swoją obecnością. Takim kluczowym przykładem pozostają Ardeny, gdzie 6. Armia Pancerna SS, nacierająca w najtrudniejszym możliwym rejonie, nie osiągnęła szczególnie spektakularnych sukcesów. Zaś po klęsce, jaką była próba odbicia przez jednostki SS Budapesztu, Hitlerowi się całkowicie odwidziało i wściekł się wręcz, twierdząc, że SS go zdradziło. Tym się kończy naiwna wiara w magiczną moc swoich żołnierzy. Niemniej Charków pozostał dla SS rzeczywiście taką legendą. Gra Tygrysy w śniegu była z kolei jedną z tych kilku dużych gier wydanych w systemie B-35 i właśnie poświęcona była tej operacji. Ona zawsze tak dla mnie była obok Panther w akcji. Te gry ukazały się stosunkowo w podobnym okresie czasowym. Przedstawiały duże bitwy pancerne na froncie wschodnim i można powiedzieć zawsze tam jakoś stały u mnie na półce obok. Nabyłem je chyba w podobnym okresie, nawet czasowym. Więc jakoś tak zawsze u mnie były blisko siebie, aczkolwiek obie bardzo mocno się od siebie różnią. Tematyką, jeżeli chodzi o rodzaj walk, bo pamiętajmy, że w Panterach w akcji mamy dużo większą różnorodność walk. Mamy bowiem z jednej strony walki niemieckich i sowieckich jednostek pancernych, z drugiej strony mamy sowiecki desant spadochronowy o całkiem dużej skali. Tutaj natomiast w Tygryskach mamy bardzo konkretne, mocne uderzenie Niemców na wąskim odcinku, takie bardziej charakterze szpicy pancernej, która wbija się w kolejne linie obrony Sowietów, desperacko robiących wszystko, aby móc zatrzymać nacierającego przeciwnika. Pod tym względem być może nawet Tygryski bardziej by przypominały Arnhem 1944. Porównanie może się wydawać dziwne, ale pamiętajmy, że po pierwsze w obu bitwach SS się wykazało bardzo, można powiedzieć, dobrze. Natomiast w obu przypadkach mamy też podobną koncepcję planszy. Mamy tu bowiem wąską planszę, która jest podzielona na dwie połówki i która zamiast takiego układu, jak zwykle w grach TIS-u, gdzie połówka A, połówka B stykają się węższymi, tymi dłuższymi bokami, tak mamy do czynienia z takim układem planszy, gdzie północna krawędź jednej jest jednocześnie łączy się z południową krawędzią drugiej. Oczywiście nie jest to przeszkoda, aby układać te plansze w ten sposób. Ja je zwykle tak układałem, ponieważ zwyczajnie nie miałem na stole miejsca, żeby ułożyć je w sposób odpowiedni, ale jak najbardziej ułożone w ten sposób także nadawały się jak najbardziej do gry. Tygryski bez wątpienia nie są grą tak manewrową jak Kaniów. O ile w Panterach w akcji mamy dużo pustej przestrzeni, sporo miejsca na ruch, tak tutaj, jak widzicie, cała plansza ma taką szerokość i uderzenie idzie na północ. Tu, a następnie tu. Gra podzielona jest na dwa scenariusze, które przedstawiają kolejne etapy walk w rejonie Charkowa. Pierwszy, można powiedzieć, rozgrywa się na tej planszy i przedstawia początkowe uderzenie. Niemcy startują z tej linii i ich celem jest zdobycie Charkowa. Natomiast drugi scenariusz, oczywiście oba można zagrać razem. A najlepiej, jeżeli już nawet gramy je osobno, to uwzględniać straty z jednego w drugim, bo jest to dosyć istotne. A drugi scenariusz przedstawia niemieckie uderzenie na Białgorod. Pierwszy scenariusz oczywiście jest scenariuszem prostszym. Po pierwsze, Niemcy są w pełni sił. Ich teren walki jest także bardziej, można powiedzieć, przyjazny atakującemu, co prawda widać tutaj pewne kompleksy leśne, cieki wodne i tak dalej, niemniej jest tu sporo pustego terenu i przede wszystkim całkiem niezła, jak na warunki frontu wschodniego, sieć drogowa, co wszystko sprawia, że jeżeli Niemcy umiejętnie wykorzystają przewagę w postaci jednostek pancernych, walkę w ruchu i tak dalej, to są w stanie do tego Charkowa tutaj dojechać. Pytanie brzmi, jak duże straty ponoszą, bo to jest dość istotne. Jeżeli gramy sobie tylko jeden scenariusz,
to możemy na to machnąć ręką, uznać, że u nas też ludzi mnogo i nie przejmować się tym. Natomiast jeżeli chcemy połączyć oba scenariusze, to wtedy sytuacja jest już inna. Po pierwsze, jak widzicie, plansza północna jest planszą trudniejszą. Planszą o wiele bardziej wzgórzystą, z jedną bardzo konkretną linią drogową prowadzącą do Białogardu, więc Sowieci mają tutaj nieco łatwiej do obrony. Po drugie, tutaj znajdują się już sowieckie jednostki pancerne w większych ilościach, co sprawia, że Niemcom nie jest tak łatwo, a co gorsza dla Niemców, a co moim zdaniem poprawia przyjemność rozgrywki, jest to, że określone dywizje wchodzą lub schodzą w trakcie gry. Więc pamiętam, zdarzyła mi się taka sytuacja raz, kiedy grałem w to, że moi Niemcy już byli gdzieś tutaj, w tej okolicy i nagle wchodzi polecenie, że jedna z niemieckich dywizji musi być zdjęta. I pech chciał, że była to większość tego, co tutaj była. I Białgorod mi dosłownie uciekł sprzed nosa. W przypadku Sowietów sytuacja wygląda inaczej. Sowieci dostają cały czas przez całą grę posiłki. I to chociaż te posiłki indywidualnie same z siebie nie są jakieś potężne, imponujące i tak dalej, to w ramach tego, jak wchodzą, to potrafią bardzo mocno namieszać i zwłaszcza podczas rozgrywki na tej planszy Sowieci mogą sobie już nawet pozwolić na takie, powiedzmy, bardziej ofensywne działania, bo ile w przypadku planszy charkowskiej Sowieci przede wszystkim się bronią, kombinują, jak tutaj po prostu nie dać się pobić i spowolnić trochę na tarcie Niemców, i nie ponieść przy okazji być może jakichś katastrofalnych strat, bo straty ponoszą bardzo dużo, tego się nie da ukryć, to jednak ten drugi scenariusz moim zdaniem wypada ciekawiej, bo jest bardziej dramatyczny i trudniejszy dla obu stron. Gra posiada łącznie trzy scenariusze. Dwa to są właśnie scenariusze historyczne, czyli Charków i Białgorod. Natomiast mamy jeszcze jeden plan West, czyli scenariusz hipotetyczny. Co jest bardzo charakterystyczne dla tej gry? Gra ta posiada jeden z najdłuższych scenariuszy, jaki widziałem w systemie B35. Myślę, że spojrzycie sami na ilość dni, jakie tutaj występują, na ilość etapów. Naturalnie, jak wspomniałem, w pierwszym scenariuszu mamy możliwość rozegrania całości, a możemy zamknąć się na 11 marca. I 12 marca kontynuować rozgrywkę w postaci ostatniego scenariusza przedstawiającego walki pod Białgorodem. Ale i tak, nawet w przypadku pojedynczego scenariusza, jak widzicie, scenariusz trwający 10 dni, to jak na B35 i dużą grę, jest naprawdę dużo. Pod tym względem Tygryski są bez wątpienia jedną z najdłuższych, jak nie najdłuższą, na 100% nie dam, ale bardzo mocny mój kandydat do najdłuższej gry w systemie B35. Niemniej gra ta zawsze od samego początku praktycznie cieszyła się sporym uznaniem wśród graczy, wskazujących ją jako jeden z bardziej udanych tytułów w tym systemie. Czemu? Właśnie ze względu na to, co mówiłem. Jest tutaj dramatyzm i dynamika walk. Nie ma może manewru, nie ma takiego wariowania i szukania na przykład dziur, próbowania wymanewrowania przeciwnika, jak się można powiedzieć właśnie w Kaniowie, ale z drugiej strony jest to, co na przykład występowało także w Arnhem, czyli jeden gracz po prostu naciera cały czas, szukając możliwości poruszenia się czasem nawet o 2-3 heksy celem zajęcia jakiegoś mostu, a drugi gracz, mając ograniczone siły i środki, musi robić cokolwiek, aby go zatrzymać. I pod tym względem gra wypada całkiem naprawdę przyjemnie i mam w moim dzienniku rozgrywek kilka rozgrywek z całych Tygrysków, a biorąc pod uwagę, jak widzicie, długość gry, jest to, myślę, całkiem niezła rekomendacja, bo w przypadku takich dłuższych gier niewiele mam w moim dzienniku zapisków, które by dokumentowały całe długie, epickie rozgrywki. Nie to, że ich nie lubię, bo lubię, ale po prostu nie zawsze jest na to czas, żeby sobie móc poświęcić na przykład kilka ładnych dni na całą taką dużą grę. Niemniej zawsze po takiej grze wrażenia mam naprawdę niezłe i lubię to. I chociaż generalnie, jakby mnie ktoś spytał, to chyba całościowo wolę jednak gry nieco mniejsze, tu jednak spaczył mnie Advanced Squad Leader, to jednak mam cały czas tą sympatię do takich wielkich, epickich starć. Stąd na przykład moja sympatia duża do systemu Next War, który właśnie stawia na takie duże bitwy. Tygryski miały dwie edycje. Pierwszą z cienkimi żetonami i drugą z grubszymi żetonami. Przy czym ta z grubszymi żetonami ukazała się w niezbyt dobrym momencie, ponieważ był to czas, kiedy TIS eksperymentował z żetonami i grube żetony były nieco gorszej jakości niż te, które były później.
Nie wiem, czy mieliście do czynienia z nimi. Chyba ukazały się z nimi tylko tak 3-4 gry. Właśnie Tygryski, druga edycja, Hastings, coś jeszcze? A, Grochów. Natomiast potem TIS właśnie szybko zmienił jakość żetonów na tą, którą powiedzmy mamy dzisiaj i która jest już powiedzmy przyzwoitym standardem. Natomiast w tym krótkim momencie mieliśmy ten. Natomiast druga edycja była ostatnią edycją Tygrysków. Chyba do tej pory się już nie ukazały, kolejne nie wyszły i raczej nie wątpię, żeby kiedykolwiek wyszły. Więc jeżeli ktoś będzie szukał, to prawdopodobnie ta będzie najłatwiejszą do zdobycia, ewentualnie późniejsza. Nie jestem pewien, wydaje mi się, że pierwsza edycja miała wyłącznie tylko te dwa scenariusze. Nie jestem pewien, czy miała ten trzeci scenariusz, bo ten scenariusz trzeci był też na pewno kiedyś wydrukowany na łamach magazynu, więc możliwe, że pierwsza edycja go nie miała. Druga miała już go z całą pewnością. Na instrukcji bowiem znalazła się okładka jeszcze z pierwszej edycji, natomiast już na pudełku mamy edycję drugą, która właściwie już niesie tylko tak naprawdę tą fontem oraz językiem angielskim na okładce. Więc to by było na tyle. Grę oceniam, jak powiedziałem, całkiem niezło, nieźle, chociaż, jak powiedziałem, nie dla każdego ona będzie dobra z racji długości rozgrywki. Jeżeli długość jest dla Was właśnie ważna, to zdecydowanie lepiej będą wypadać Pantery w akcji, chociaż tu też nie wiem, jak jest z dostępnością tej gry, bo i on, poza tym Pantery chyba nie miały reedycji. O ile Tygrysy miały dwie edycje, bo pierwsza się sprzedała bardzo szybko, druga zresztą też nie jest już chyba dostępna u sprzedawcy, tak, Pantery nie miały chyba nigdy drugiej edycji, więc tutaj też nie jestem w stanie powiedzieć w tym momencie, jak wygląda sprawa z dostępnością. Natomiast sama przyjemność rozegrania Bitwy Charkowskiej, która jest nieco w cieniu tych dwóch dużych bitew, które ją otaczają, czyli Stalingradu i Kurska, uważam, że jest tutaj sama w sobie całkiem fajną rzeczą. I jeżeli chcecie właśnie spróbować takiego B-35 z epickim rozmachem, to wydaje mi się, że ta gra wypada tutaj całkiem nieźle.